Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Jerzy Bielewicz, zapraszam na wywiad gospodarczy. Naszym gościem dzisiaj jest pan Paweł Sałek, wiceminister Ministerstwa Środowiska. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam uprzejmie pana redaktora i telewidzów. Panie ministrze, opozycja totalna, czy jak to woli, totalitarna ostatnio, zarzuca tej ekipie rządzącej, że nie ma sukcesów na forum międzynarodowym. Tymczasem w ONZ same sukcesy, stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa, no i przede wszystkim COP24 w grudniu tego roku, czyli konferencja stron konwencji klimatycznej. Czy może pan nam więcej na temat tej wielkiej imprezy opowiedzieć pod kątem gospodarczym? Co my z tego będziemy mieli? Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze, szanowni państwo. No rzeczywiście w grudniu tego roku w Katowicach na Śląsku, w sercu polskiego przemysłu, odbędzie się największa impreza organizowana przez państwo goszczące, w tym przypadku Polskę, Organizację Narodów Zjednoczonych, konkretnie tutaj mówimy o sekretariacie do spraw konwencji klimatycznej, na którą przyjedzie co najmniej 30 tysięcy uczestników, dlatego że te konferencje z roku na rok stają się coraz bardziej rozbudowane, coraz bardziej poważniejsze. Tam przyjedzie cały przemysł światowy, cała finansjera światowa, także organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, i to będzie trwało 2 tygodnie, dlatego że zawsze spotkanie stron konwencji klimatycznej, tak zwany COP, trwa około 2 tygodni, dlatego też my, z racji tego, że podjęliśmy się organizacji, mamy to wyróżnienie, że możemy organizować tak poważną imprezę międzynarodową, chcieliśmy, ażeby ona odbyła się w Polsce. Pierwotnie były zgłoszone 2 miasta do organizacji tej konferencji, Gdańsk i Katowice. No wygrały Katowice ze względu na centrum konferencyjne bardzo dobre, chociaż przy dzisiejszych parametrach ilościowych i organizacyjnych, i logistycznych, i merytorycznych tej imprezy okazuje się, że jednak te centrum, które tam jest konferencyjne, bardzo fajne, bardzo ładne, będzie musiało zostać rozbudowane, bo oprócz tej strefy negocjacyjnej, dyskusyjnej, bo temu służy konferencja strona, żeby wypracowywać najlepsze możliwe sposoby ochrony klimatu. No jednak chcemy tutaj zaprezentować polską myśl technologiczną, inżynierską, pokazać polskie firmy, bo mamy się czym pochwalić, więc przy okazji konferencji stron także będzie strefa czysto targowa, mająca na celu promocję polskiej gospodarki, co jest bardzo mocno związane z zielonymi technologiami, z tym wszystkim, czym możemy się na świecie pochwalić. No zależy nam na tym, żeby ta polska technologia w różnej formie, zielona przede wszystkim, ekologiczna, była eksportowana na cały świat, i między innymi temu ma to służyć. Oczywiście Śląsk, Katowice, główne przesłanie, z którym zabiegaliśmy o to, żeby konferencja ta w Polsce się odbyła, to jest to, że chcemy pokazać, w jaki sposób można przeprowadzić zupełnie spokojnie, bez, można powiedzieć, wielkich niepokoi społecznych, jednak transformację ustrojową od przemysłu ciężkiego, wysokoemisyjnego, w kierunku zielonych technologii, w kierunku innowacyjności, strefy kultury i tak dalej. I Katowice są tutaj no genialnym przykładem, z tego względu, że o ile Katowice na początku, jak zostało ogłoszone, że w Katowicach ta konferencja będzie się odbywać, wzbudzało to miasto pewne zdziwienie, no dzisiaj jest ogromne zainteresowanie, szczególnie krajów spoza Unii Europejskiej do tego, ale tutaj w Europie także, ażeby przyjechać i zobaczyć, w jaki sposób można dokonać tak doskonałej transformacji ustrojowej. A jak zainteresowanie mediów? Wielu dziennikarzy zamierza uczestniczyć w konferencji? No dzisiaj te konferencje stron z roku na rok są coraz większe. Ja pamiętam 2 lata temu, kiedy konferencja odbywała się w Marrakeszu, było 24 tysiące uczestników zarejestrowanych na bedże ONZ-owskie. W ostatnim roku, w listopadzie, w Bonn już było 33 tysiące uczestników oficjalnie zgłoszonych. No my spodziewamy się, że w Katowicach może być nawet 40 tysięcy ludzi, ponieważ te Katowice wzbudzają ogromne zainteresowanie. Oczywiście ta konferencja jest transmitowana, jej ustalenia, to wszystko, co się dzieje przez 2 tygodnie na cały świat. I tutaj spodziewamy się około 2 tysięcy dziennikarzy,
ponieważ tego typu imprezy są zawsze bardzo medialne i to największe stacje telewizyjne i światowe i radiowe będą na pewno transmitować i przekazywać informacje z tej konferencji, bo zawsze po prostu tak jest. Więc czyli promocja będzie w układzie światowym, także na antenach globalnych będzie zapewniona w sposób naturalny. Plus ten bardzo przyziemny interes Śląska, czyli 30 tysięcy ludzi, którzy zjedzą na terenie Śląska, wydadzą pieniądze przez 2 tygodnie, więc to jest impreza na skalę euro. Mistrzostw Europy w piłce nożnej. No to jest dobry przykład, chociaż tutaj troszeczkę ta sytuacja inaczej wygląda, bo to jest stacjonarne, w jednym miejscu odbywa się konferencja stron, ale tak, rzeczywiście, no ja chcę podkreślić, panie redaktorze, że tej ekipie rządowej, także Ministerstwu Środowiska, wiele razy zarzucało się to, że jest nieporadne, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. A dzisiaj mamy tak, że w tym roku mamy 100-lecie niepodległości. Tak jak pan wspominał, rozpoczynamy niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. Mamy w grudniu największą imprezę ONZ-owską. No jakby jeszcze przywieźli jakiś medal z Rosji nasi piłkarze z mundialu, no to w ogóle by było super. Tak, no jest to z pewnością rok również wyborów samorządowych. I tu jako mieszkaniec Wawra Wawrze straszy smog wawerski. Ponoć ostatnio nie kilka, nie trochę, tylko kilkadziesiąt razy przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza w gminie Wawer. Co pan doradzi samorządowcom, kandydatów do samorządu, jak zmienić sytuację tam, gdzie ja mieszkam? No ja też mieszkam na Wawrze w Warszawie. Tak. Także mój budynek jest zasilany gazem i to jest też sposób na to, żeby walczyć i poprawiać jakość powietrza. Dlatego, że rozwój sieci gazowniczej no, powoduje, że ta emisja byłaby mniejsza, ale bardzo dobrym sposobem jest także przyłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Problem smogu w Polsce bierze się w pierwszej kolejności z emisji z sektora bytowo-komunalnego, czy z niskiej zabudowy. No, akurat ta dzielnica charakteryzuje się tym, że tam jest niska zabudowa. I w okresie, bo problem jakości powietrza w Polsce jest problemem okresowym związanym z okresem zimowym, jesienno-zimowym, kiedy to na własne potrzeby indywidualne, równo w tych przydomowych instalacjach zwanych kotłami, jest wytwarzana energia po prostu do ogrzania domu czy na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Dlatego też no, w tych dzielnicach, gdzie nie ma możliwości rozwoju sieci ciepłowniczej czy sieci gazowej, no, musi być bardzo dobre paliwo w kotle i w dobrym kotle to musi być. Natomiast tutaj samorządowcy mają ogromne pole do popisu i ogromne możliwości, także ze względu na regionalne programy operacyjne, na te pieniądze, które są usytuowane w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, do tego, żeby jakoś powietrza poprawiać poprzez wymianę tych urządzeń. Dlatego, że cały czas w Polsce węgiel jest najbardziej popularnym, także dla przeciętnego Kowalskiego sposobem wytwarzania energii. Przerwę i oparcie się spytam, jak można skorzystać na walce ze smogiem? No. Jakie działy gospodarcze, jacy przedsiębiorcy, czy są na tą walkę ze smogiem pieniądze w Unii Europejskiej? Jak te aktywa ciepłownicze, czy one są zyskowne, czy nie? Jak można zarobić na walce ze smogiem? Można też zarobić na walce ze smogiem, tutaj przede wszystkim myślę o i chcę powiedzieć o polskim sektorze wytwórców kotłów, dlatego że ten sektor ma kilku wiodących producentów, jednocześnie jest bardzo wiele firm, które także realizują i potrafią tego typu kotły produkować. My jesteśmy dużym eksporterem tego typu urządzeń. Te regulacje, które są aktualnie wprowadzone, jeśli chodzi o jakość, tak zwany standard kotłów, one są wprowadzone 2 lata wcześniej niż zobowiązuje nas do tego prawo Unii Europejskiej, dlatego że za 2 lata wszystkie
kotły na terenie Unii Europejskiej będą musiały spełniać tak zwany poziom piątej klasy. Natomiast tutaj nasi przedsiębiorcy jak najbardziej mogą zyskać na tym, żeby po prostu będzie rozbudowany rynek i będą mogli te urządzenia sprzedawać. I to się dzieje nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Oczywiście nikomu nie zabronimy tego, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie indywidualnie w piwnicy za przeproszeniem gdzieś uspawiać jakiś kocioł, no to może taka sytuacja się zdarzyć. Natomiast dzisiaj te urządzenia, które są dostępne na rynku, są tak wyrafinowane, jeśli chodzi o automatykę, o materiały i tak dalej, że to tak na dobrą sprawę to się nie opłaca, więc głównym sposobem poprawy jakości powietrza ze względu na charakterystykę surowcową, mówię tu o węglu, jest to, żeby w polskim dobrym kotle było dobre polskie paliwo. Oprócz tego chcę podkreślić, że za ostatnie 7 miesięcy jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zakontraktował blisko miliard złotych na projekty, które mają poprawiać jakość powietrza w Polsce i kolejne pieniądze między innymi na autobusy elektryczne, które za 2 lata ma być polski autobus. Za 2 dni odbędzie się konferencja na temat elektromobilności w Kancelarii Prezydenta. Wy jesteście jednym z większych sponsorów finansowych elektromobilności, dlatego że w planie Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska jest zakup 1000 autobusów elektrycznych, czy to prawda? Tak, ja potwierdzam tą informację, rzeczywiście za 2 lata będzie, bo to jest projekt robiony wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, będzie polski autobus elektryczny dedykowany do charakterystyki polskich miast. Tutaj w pierwszej kolejności też myślimy o Śląsku i o aglomeracji śląskiej. Czyli polskie kotły i polskie autobusy elektryczne. No, daj Boże, żeby tak było i mam nadzieję, że tak będzie, że to się uda. To jest na pewno do zrobienia. Natomiast jakby oczywiście państwo tutaj samorządom, chociaż też wiele jest do zrobienia po ich stronie, będzie pomagać, jeśli mówimy o poprawie jakości powietrza ze względu na emisję transportową, bo smog to jest troszeczkę co innego niż przekroczenia w tak zwanych tlenkach azotu czy warstwach ścieralnych dla emisji transportowej, bo to są inne zanieczyszczenia, aczkolwiek bardzo mocno powiązane z jakością powietrza. Ta jakość powietrza w Polsce, ona powoli, zaznaczam powoli, ale systematycznie jednak się poprawia. Zdarzają się przekroczenia standardów jakości w poszczególnych miejscowościach, ale to często też zależy od charakterystyki. Jeśli miasto jest położone w dolinie, no to... Tak jak Kraków. I dodatkowo jeszcze wskutek presji deweloperów, bo też sobie powiedzmy prawdę szczerze, jednak kliny napowietrzające w miastach zostały zabudowane i dzisiaj te wielkie masy powietrza nie mogą się przemieszczać ze względu na to, że wysokie budynki je blokują. Tak? No, tu jest ogromny problem związany z ładem przestrzennym generalnie w Polsce i z urbanistyką i mam nadzieję, że kodeks budowlany to poprawi. Warto już na koniec wrócić jeszcze do tematu samorządów. Pan premier Mateusz Morawiecki skarży się, że te inwestycje samorządowe ciągle nie są na tym pożądanym poziomie. Jak zachęcić samorządy, żeby inwestowały w ochronę środowiska, w walkę ze smogiem, tak, żeby też było to korzystne dla gospodarki? No, wszystkie pieniądze, które wskutek interwencji zewnętrznej mogą być skierowane do gospodarki, na pewno usprawniają i poprawiają ten cały system krwioobiegu ekonomicznego. I to jest element podstawowy do tego, ażeby jednak te pieniądze unijne czy krajowe można było, za przeproszeniem, Dobrze zainwestować, przekazać je do realizacji różnych inwestycji. No ja pracuję w resorcie środowiska i w Polsce przez ostatnie 25 lat, jeśli chodzi o inwestycje w środowisko, to bardzo dużo się wydarzyło, bardzo dużo zostało zrobione. No ja chcę powiedzieć, że na przykład sprawa związana z realizacją dyrektywy wodnej, czyli kanalizacja i wodociągi w Polsce, w zasadzie rozwój tego sektora, jesteśmy na końcówce pracy i Polska będzie spełniała te wymogi związane z dyrektywą wodną, ponieważ
No dzisiaj jednak gospodarka wodno-kanalizacyjna w Polsce jest bardzo dobrze doinwestowana. Bardzo dużo udało się przez te wszystkie lata zrobić i to jest to, czym możemy naprawdę w układzie realnym, jeśli chodzi o środowisko, się pochwalić. Tak jak samo jak w przypadku emisji przemysłowych. Dzisiaj polski przemysł i ta wielka energetyka zawodowa i ciepłownie, elektrociepłownie, a także inne instalacje wyglądają zupełnie inaczej z racji przepisów środowiskowych i tam jest postęp ogromny. To, co nam zostało jeszcze do poprawy, to sektor budowo-komunalny i zmniejszenie tej niskiej emisji związanej z indywidualnymi gospodarstwami domowymi. Panie ministrze, dziękuję za spotkanie i za te obszerne informacje. I za ten spojrzenie gospodarcze, jak można zarobić na ochronie środowiska. Dziękuję bardzo, a ja zapraszam na przegląd wydarzeń w Polsce.pl, który poprowadzi pani Milena Brzeska.